Ktoś wierzy w Mahometa, ktoś w Allaha, ktoś w Jezusa, ktoś inny na religię, odporny jest jak głaz. A reinkarnacja głosi wśród Hindusów, że gdy umrzesz, to narodzisz się kimś innym drugi raz, gdy się ktoś nad poprzeczkę wzbił, ten w drugim życiu wzwyż się pnie. Lecz jeśli ktoś jak świnia żył, to świnią w chlewie zrodzi się. Przywyknij do zarzutów, nawet gdy nie jesteś winny, bo nigdzie w świecie zawiść nie opuści cię na krok. A gdy widziałeś za żywota śmierć wroga ojczyzny, w kolejnym życiu dadzą tobie sokoli wzrok. Pomyśl, czy wolisz być, czy mieć. Być może śmierć ucieszy cię, bo w naczelnika może chcieć wprowadzić twoja dusza się. Ktoś może być dozorcą i na co dzień kosić trawę, po śmierci w kierownika lub w ministra pójdzie ślad. Lecz gdy ktoś tępy jest jak pień, zostanie baobabem i będzie baobabem, zanim umrze tysiąc lat. Męcząco jest papugą być lub podłym gadem długi wiek. Najlepiej jest po prostu żyć jak przyzwoity ludzki człowiek. Więc kto jest kto i kto był kim, nikt nie wie, co jest grane. Dziś genetycy biją się o chromosom i gen. Być może wyliniały kot był wcześniej jakimś chamem, a tamten miły człowiek był poprzednio dobrym psem. Wędrówka dusz, uczciwa rzecz, nie trzeba nagród ani kar. Durne uczynki porzuć precz i Hindusom dziękuj za ich dar dla świata.